Mazowsze należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, w czym dużą rolę odgrywają fundusze unijne. Są one inwestowane w rozwój miast, biznesu i rynku pracy, a zatem dotyczą nas wszystkich. O tym, jak to robić efektywnie, dyskutowano podczas Forum Rozwoju Mazowsza, które po raz 8. zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Organizujemy forum po to, żeby ludzie mogli się spotkać. Ludzi, którzy już realizują projekty, ludzie, którzy chcą realizować projekty z finansowaniem ze środków unijnych. Mamy też merytoryczne debaty w ciągu tych 2 dni. 10 paneli dyskusyjnych, oprócz tego praktyczne warsztaty, dobre praktyki pokazujemy z realizacji projektów unijnych. Debaty odbywają się w 3 obszarach rozwoju miast, rozwoju biznesu i rozwoju rynku pracy, połączonego też trochę z animowaniem społeczności lokalnych. Cenimy sobie, że tak dużo osób skorzystało z oferty 8 Forum Rozwoju Mazowsza, że są rozmowy, toczą się rozmowy, że nawiązują się partnerstwa, że nasi beneficjenci wymieniają się swoim doświadczeniem. Podczas forum sporo miejsca poświęcono startupom i temu, jak tworzyć otoczenie, które będzie sprzyjało powstawaniu i rozwojowi nowych firm. Rolą samorządu jest czasami inspirowanie, czasami jest budowanie tego, czego brakuje na rynku do rozwoju przedsiębiorczości. Forum jest to sieciowanie przedsiębiorców lokalnych, ma na celu skupianie różnych profesji, jak również wymianę wiedzy. Biznes może mieć płeć. Jak finansować rozwój firm zakładanych przez kobiety? Kobiety stanowią 1/3 przedsiębiorców, wśród startuperów jest ich jeszcze mniej i otrzymują dużo mniej inwestowania ze strony aniołów biznesu i funduszy. I dlatego założyliśmy sieć anieli z biznesu Black Swan Fund, która animuje społeczność kobiet inwestorek zainteresowanych inwestowaniem anielskim w kobiece startupy. Forum to potężna dawka wiedzy, ale też miejsce do nawiązywania kontaktów i rozmów w mniej oficjalnym stylu. Na forum jako Unimos i Agroby Cluster nie tylko prowadziliśmy debaty, warsztaty, również cały czas odbyło się tutaj networking. Jesteśmy krajem indywidualistów, którzy są bardzo dobrzy w tym, co robią, natomiast praca we własnym zakresie jakby ma ograniczone możliwości rozwoju, dlatego chcąc wychodzić na rynki zagraniczne jesteśmy zmuszeni do współpracy. Nawiązywanie współpracy to ważny element tworzenia projektów partnerskich. Bez tego trudno też sobie wyobrazić prowadzenie biznesu. Ćwiczenia z elementami jogi śmiechu są pomocne w otwieraniu się na relacje z innymi osobami. Jest taki pan, który nazywa się John Cleese i on powiedział, że ludzie, którzy śmieją się razem, lepiej pracują. Jak organizatorzy oceniają 8. edycję Forum Rozwoju Mazowsza? Doskonale. Z roku na rok widać, że to nasze forum jest coraz lepsze, coraz bardziej profesjonalne, jest bardzo duże zainteresowanie, także uważam tą imprezę za bardzo udaną. A jak tu było zdaniem uczestników? Smakowicie. Rewelacyjnie. Bardzo interesująco. Jestem zaskoczony, tutaj jest pięknie, jestem zachwycony i chcę jeszcze. Bardzo ciekawie. Interesująco. Bardzo sympatycznie i profesjonalnie. Do zobaczenia za rok.